komu tu obrażać moich teammate'ów? Siema, siema, z tej strony Dave. Witam w mojej kuchni, ale tym razem nie jest to jest jak jest, tylko będą to krótkie rozmowy e-spotowe przed właśnie tymże turniejem. Zapraszam was, zostawcie łapkę, zostawcie suba, posłuchajcie i do zobaczenia w e-spocie. Kiedyś w życiu bym nie pomyślał, że może być to zawodnik ultraligowy i w tym momencie również staram się tak nie myśleć. Z nami jeszcze grafik, być może niedługo zawodnik z nami. I teraz uwaga, bo tutaj zawsze się mylę. Tomasz Badliga Badłyga. Może być. Nawet ja się mylę, ja czasem już piszę, przekręcam moje nazwisko. To jest w sumie niedługa historia, ale jakoś tak sobie te literki pomieszałem. Badlika, Bałtyka, to jak... Nie no, w sensie, żeby nie było, nie mylę się, ale z tym nickiem jest taka zawsze przygoda, jeśli musisz powiedzieć twoje nazwisko i nick, że... No dobra, nieważne. Słuchaj, Tomek, ostatnio... Tomasz Badlika, Bałtyka. Tak, tak. Dobry wieczór, albo dzień dobry. Dobry wieczór, Dawidzie. Nie wiem dokładnie, kiedy to zostanie udostępnione, aczkolwiek teraz jest wieczór. Słuchaj, Tomek, wszyscy łączą cię z tą Ultraligą, wszyscy łączą cię z tym Devil's One, ale abstrahując od tego, czy tobie nie jest wstyd, że ludzie walczą o to? latami. A ty robisz sobie te grafiki i nagle stwierdziłeś, nie. Będę w Ultralidze, zagram sobie solo kolejkę, wbiję wysokie elo i pokażę wszystkim, że się da. To powinno być ci wstyd. Czy jest mi wstyd? Nie uważam. Znaczy, muszę przeprosić, ale nie jest mi wstyd. Bo pod tym, no mam ten teraz, no nie wiem ile ja już gram. Miałem 4-miesięczną przerwę w tym roku, po której stwierdziłem, tak jak dokładnie powiedziałeś, a chuj. Zagram sobie w tej ultralice, zrobię co mogę tak naprawdę, żeby do niej dostać, no i ten run dalej trwa i idzie całkiem dobrze. I większość osób tak naprawdę zna tylko mnie z tego rana, bo no przed tym runem byłem tak naprawdę D1-ką, zestakowaną, można tak powiedzieć, grafikiem i to tyle. Ale dużo osób tak naprawdę nie wie, jaki run miałem przed tym wszystkim. Bo może nie grałem nigdzie gdzieś w żadnym poważnym teamie, ale myślę, że doświadczenie z niektórych rzeczy jednak nabrałem i jakby mam to zaplecze, którego tak naprawdę można powiedzieć, że nie widać, albo nie było widać, ale mam nadzieję, że jak już dostanę tę szansę, to je pokażę. Okej, słuchaj, 20-21 dzień listopada to są dni, w którym odbędzie się kolejna edycja turnieju w e-spocie. I teraz jest pytanie, jakim ty w ogóle składem będziesz grał? No to jadę składem zawierającym w teamie na potopie Polski Fok, ja na dżungli, na midzie Pucu i na bocie Miś ze Sleeperem. No i teraz powiedz mi, czy jak widzimy to coś, to ty jeszcze masz w ogóle czelność okłamywać nas, że to nie jest związane jakkolwiek z drużyną ultraligową? No wiesz, to przez przypadek, taka sklejka. Nie no, jest dużo plotek różnych, więc może jakieś... A ty w nie wierzysz? Wierzę, że poniekąd jest prawdziwa. Coś w nim... Coś z prawdy jest. Okej, a jakbyś miał tak szybko jakoś, na przykład dwoma słowami opisać każdego z zawodników twojej drużyny? Od góry. Polski fok, no. No nie, tak łatwo nie będzie. Tak łatwo nie będzie. Nie. Ulubieniec Dave'a oczywiście. Tak. No grał u mnie w akademii. Oczywiście. Zajebiście grał w akademii. Właśnie. Myślę, że znamy dwóch foków, bo ja tak naprawdę pracuję z fokiem już w paru zeszłych teamkach. Od dłuższego czasu już z nim gram i aż się do niego przyzwyczaiłem na tym topie, że tak mogę powiedzieć. Bardzo pracowity gracz, bardzo lubię z nim współpracować. Myślę, że jeden z największych hardworkerów.
Więc jakby trochę nie widzę tego foka, którego ty znasz. Może, bo jednak ja nie grałem w końcu w tej SC Akademii, a tam Świeć, różne panie, rzeczy nad jej się działy. duszą. Oj tak, różne rzeczy tam się działy, więc ja myślę, że znam trochę innego foka, ale na pewno pracowity i ambitny chłop. No to idziemy w dół. Dobra, nie pominąć, prawda? Tobie nie muszę mówić, mam nadzieję. No dobra, obchodzi. Idziemy dalej. Bucu. Dobra, Bucu. Na pewno bardzo doświadczony gracz. On już nawet nie wiem dokładnie, ale gra już naprawdę długo w tych różnych drużynach. Polskich, Wydaje mi się, niepolskich. że on chyba nawet gra od początku Ultraligi. Pewności nie mam, Nie ale jestem tak mi się pewny, ale wydaje. naprawdę on już to zaplecze z siebie ma. I jest doświadczenie, czuć to doświadczenie, jak z nim jakieś tam skrimujemy do spotu, to czuć to doświadczenie jednak Coaching u staff niego. też macie na e-spot, rozumiem. To wszystko jest... Oczywiście, oczywiście. Mamy head coacha, pana Piotrka Maruzela. O, popatrz, jakie... Tego wzięliśmy losowo, akurat się złożyło. No zobacz. Był dostępny, skontaktowaliśmy się z nim, no i by wyraził chęć. No, to doświadczenie, po prostu myślę, że tym doświadczeniem wypełnia te wszystkie luki, które ja czy polski wok mamy. Ma dużo pomysłów na grę, Na i dobrą myślę, że to sprawę jest... to rzeczywiście Bucu ma taki plecak doświadczenia ze sobą, że wypełnia wasz brak. Dokładnie, dokładnie. No, myślę właśnie, że bardzo to pasuje i czegoś takiego do naszego e-spotowego teamku szukaliśmy. Okej. No to teraz schodzimy na dół. No to na Adekery, zacznę od Misia, Adekery. Uważam, że komunikacja Misia jest na perfekcyjnym poziomie, jeśli chodzi o tą rolę. Mówi bardzo dużo, komunikuje każdą informację, którą ten grupę potrzebuje. I bardzo dobrze mi się z nim współpracuje. Jest naprawdę... jest po prostu miłą osobą, jest naprawdę pracowity i po prostu ma taki dobry vibe, z którym po prostu współpraca z nim to jest przyjemność, mam wrażenie. Też już jednak jakieś doświadczenie ze sobą niesie, no bo to był chociażby prawda. Sezon Split w Ultralidze, potem Split z X-Charmem w jednej drużynie holenderskiej, belgijskiej, już nie pamiętam jaka to była liga, ale gdzieś tam. Także również to myślę może wam pomóc. A co prawda, o prawda. Z waszym supporcie powiesz? O supporcie, o sleeperze. No przyznam, że z sleeperem długo nie współpracuję. Myślę, że z każdym innym graczem naszej drużyny dłużej współpracowałem. I ze sleeperem mam jednak to najmniej, że tak powiem, wspólnego. Ale już trochę parę kierek z nim zagrałem, jestem bardzo zadowolony z niego. Ma taki bardzo ambitny vibe. Jakby mam wrażenie, że chłopak daje z siebie po prostu wszystko, żeby jednak wygrywać te gierki, żeby się poprawiać. I zależy mu po prostu. Jak gra, to jakby zależy mu na tym, żeby zrobić wszystko, co może w tych gierkach. Jest skupiony. Bardzo komunikatywny też. Doświadczenie też. Tego doświadczenia też ma. No tak. I myślę, że bardzo fajny gracz. Powiedz mi, już poznaliśmy większość drużyn, mniej więcej się orientujesz, na kogo będziecie grali. Jakbyś miał teraz wymienić leśników, których mógłbyś się obawiać, albo których będziesz jakoś bardziej respektować, to kto ci do głowy przychodzi? No to aktualnie przychodzi, myślę, że takich dwóch leśników. Pierwszy będzie Shadowas, którym ostatnio miałem okazję się zmierzyć parę razy. Jak to w Bałtyku, tak. W walce o spoty w Ultralidze. Miałem na niego parę gierek. I jeszcze w jakichś tryoutach też zdarzyło mi się z nim zmierzyć. I uważam, że jest bardzo dobrym leśnikiem i lubię na niego grać. Myślę, że jego poziom jest naprawdę dobry i chciałbym też się z nim zmierzyć i jakby kontynuować tą naszą walkę o taki jakby spot lepszego junglera, tak bym powiedział. Że myślę, że jest bardzo fajnym rywalem dla mnie. Okej. A drugim leśnikiem no to Xeoner. Też mi się zdarzyło z nim zmierzyć parę razy w ostatnim czasie. On jest dla mnie takim trochę, powiem, myślę, że celem, bym to nazwał celem. Bo wydaje mi się, że na ten moment jest lepszym junglerem, ma więcej doświadczenia, jednak pokazuje to Ultralidze, której zagrał bardzo ładny split. I no Xeoner jest naprawdę wybitny i chciałbym po prostu się na niego mierzyć i zobaczyć i pokazać, że
że jednak w końcu dam radę go pokonać. A jak nie, Ale to myślę, wracasz że do z tą grafik, dwójką. rozumiem. A jak mi się nie uda, jak Xoner tutaj mnie zaudżungluje, no to cóż, no wracam robić grafiki. Okej. To tak jeszcze szybko na koniec. Kto wygra ten turniej? Myślę, że tak kandydatów jest trójka. Są trzy drużyny. Jeszcze rostery nie są wszystkie zapisane, potwierdzone. No ale zabaw się w Ale... Buchmachera. Buchmachera? Cholera. Hazard, kocham hazard, co? Nie, żaden hazard. Myślę jednak, Hazardu że... tu nie ma. Nie, dobrze. Oczywiście. Myślę, że jednak drużyna z Grzybek, Seoner, Ariana, Marlon i Harpoon, myślę, że jednak oni są faworytem tego lana, Okej. ale i gdybym miał stawiać, to raczej postawiłbym na nich, ale uważam, że to jest drużyna do grania i tak jak przez nas, tak jak jeszcze przez na przykład Miwedron, który pokazuje, likuje swój roster każdego dnia jakąś rolę i na razie chyba zlikowali Jakena, Shadowasa i Robina, jeżeli dobrze pamiętam i wydaje mi się, że ich drużyna też może zaskoczyć i myślę, że to jest takie top 3. Myślę, że finał mojej drużyny na drużynę Marlona i Harpoona byłby bardzo fajny i też bym się go spodziewał, jak drabinka siądzie. Myślę, że to jest takie top 3 tego lana. Ale zobaczymy, może jeszcze jakaś drużyna się zapisze i zaskoczy. A tak jeszcze chciałem na koniec jeszcze raz powiedzieć, z kim rozmawialiśmy i teraz do mnie doszło, że ja nie wiem, jak wasza drużyna się nazywa. My też jeszcze nie wiemy. Może tak. Lata zapisałem jak najszybciej po prostu, bo wiedziałem, że jednak znikały one w zwariowanym tempie. I na razie drużyna nazywa się, ma taką nazwę jak mój nick na Czelmodzie, Okej. który brzmi po prostu Badlega, ale no będziemy starali się zmienić tą nazwę jednak. Jeszcze zobaczymy na jaką. To jeszcze jest tajemnica. Okej, a z nami był leśnik drużyny Badłyga, czyli Badlyga. Zajebiście. Dzięki i oczywiście do Dzięki zobaczenia wielkie. Już 20 listopada w Espocie. Do zobaczenia. Pozdro.